Henryka Henharmidomska, bliźniaczka Holly, z tego względu są podobne z wyglądu, jednak różnią się osobowością. Henryka to tak zwana chłopczyca. Hen jest chłopczycą, w przeciwieństwie do swojej siostry bliźniaczki, która jest bardzo dziewczęca. Uwielbia zabawę w błocie i nie boi się ubrudzić rąk. Lubi nieczystości wszelkiego rodzaju i wszystko co niehigieniczne. Od żab do zjadania gumy ze śmietników. Zbiera dzikie gady, ma jaszczurkę szczurkę. Henna jest dość obrzydliwa, przez co ma dość specyficzny charakter. W jednym z odcinków zjadła nawet dżownicę. Jest umiejętnym hydraulikiem, w wielu odcinkach naprawiała zepsute przedmioty. Na przykład w odcinku Hotel Niezaciszny, gdzie naprawiła zepsuty prysznic. Hen ma blond włosy z dwoma kucykami po bokach, jeansowe ogrodniczki, czapkę z daszkiem oraz trampki. Podobnie jak jej bliźniaczce, brakuje jej dwóch górnych jedynek, ale nie przejmuje się swoim wyglądem. Barwą Hen jest granatowy niebieski. Czapka Hen jest czerwoną czapką baseballową, którą nosi w każdym odcinku, w którym się pojawia. Nigdy nie nosi czapki do przodu, zawsze nosi ją daszkiem w bok. W jednym z odcinków dowiadujemy się, że nawet z nią śpi. W odcinku Harmi Miecz Hen chciała, aby Hirek podpisał się jej na czapce. Jedyne przypadki, w których Hen nie nosiła czapki przez większość czasu, to w odcinkach Demokracja i Miss Inna niż Inne. Hen oraz Holly w oryginalnej wersji językowej głos podkłada ta sama osoba. W odcinku Miejsce w punkt dowiadujemy się, że jest starsza o 2 minuty od swojej bliźniaczej siostry. Relaksuje się przez zabawę w błocie i spotkania z żabami. Ma liczne zwierzęta, z których większość to żaby i gady. Gdyby Hen miałaby mieć super moc, chciałaby, żeby była to umiejętność rozmowy ze zwierzętami. Ma alergię na rabarbar. Nie lubi, gdy ludzie mówią jej, że jest słodka. Ma akrofobię, czyli lęk wysokości. Ma też grzechotnika, który jest jadowity. Nienawidzi używać mydła. Najbliżsi są jej Hola, Hirek, Hela oraz Hala. Jej polskie imię jest formą Henryka. Nie wiadomo, czy dorosłe zęby Hen i Holly urosną w pewnym momencie. Jej fińskie imię to Lara. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku, a także całej serii z głównych postać z Harmidomu. Z tej okazji utworzyłem playlistę, więc sprawdźcie, czy nie przegapiliście jakiegoś odcinka. A jeżeli chcielibyście odcinek o drugoplanowych postaciach z Harmidomu, koniecznie dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotarłeś do końca materiału, to zostaw komentarz o treści Hen.